Cześć Wam. Zapraszam Was na nowy odcinek, w którym dowiecie się, po co w wylęgarni dzikie ryby i w jaki sposób ichtiolodzy selekcjonują dane pokolenia, czy selekcjonują ryby, które chcą sobie przetrzymać w wylęgarni i na jak długo. Serdecznie zapraszam. Dziękując za wszystkie subskrypcje, dziękując za przysłowiowe łapki w górę, jak to się mówi. Dziękując serdecznie za zbiórkę, za efekt, za uzbieranie konkretnie tych 10 tysięcy złotych w społecznym czynie dotyczącym usypania gniazd tarłowych, które właśnie zaczynamy organizować razem z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, razem ze społecznikami, co ma to duże znaczenie. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony, że bardzo wiele osób same od siebie chce usypać tych gniazd dla dzikich łososi i dla dzikich troci. Razem z miastem, które już się przyłącza do całego projektu, razem z parkami krajobrazowymi w Dolinie Supi. Także szykuje się bardzo, bardzo fajny, ciekawy projekt, do którego jeszcze raz wszystkich zapraszamy, bo te gniazda to nie tylko te gniazda, to jest dopiero początek całego projektu. Potem chcielibyśmy się zająć drożnością rzek, kontrolą oczywiście tych ryb. Są wokół tego badania naukowe z różnych instytutów, z różnych instytucji. Super, że się aż tak zadziewa w polskich wodach, w polskiej świadomości wędkarzy, którzy chcą oprócz łowienia zrobić coś jeszcze dodatkowego dla tych ryb. Składam Wam wszystkiego dobrego na święta, bardzo dużo zdrowia płynącego z natury i bliskości. Dzięki bardzo jeszcze raz. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Chciałbym serdecznie, niezwykle podziękować pewnemu człowiekowi o imieniu Sławomir, który w ostatnim dniu zbiórki wpłacił poprzez 4, bodajże już nie pamiętam, wpłaty po 500 zł. W konsekwencji poczekał, ile brakuje środków i te brakujące 1000 ponad kolejnych złotych razem będzie 4000 ponad złotych wpłacił, żeby ta zbiórka uzyskała tyle środków, ile wstępnie zostało przeznaczonych na sam zakup żwiru. Sławek, chciałbym Cię poznać. Super, bo wiem, że jesteś gdzieś stamtąd z okolic, to niezwykle ważne, że ktoś lokalnie się aż tak bardzo zainteresował tym projektem i chce w takim wymiarze brać ten udział. Serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. Sławek, Tobie szczególnie. A poza tymi drzwiami? Tutaj mamy taką tymczasową podchowalnię. Okay. Tymczasową, mówię. Ale fajne jest to, że macie do góry możliwość zastosowania wylęgarni. Tak, na dole mam. I na dole? Tak. Na tym samym obiegu? Tak. I że jakby ta główna hala podchowalnicza, którą obejrzysz następnym razem, jest całkowicie w totalnym remoncie. Mhm. Musieliśmy te wszystkie ryby gdzieś przetrzymać na lato. I tutaj zaadoptowaliśmy taki małą dobudówkę, która była kiedyś jakimś takim magazynem na zboże. I musieliśmy zrobić prowizoryczną podchowalnię. Okej. Dlatego miejsca tutaj nie ma żadnego, a musieliśmy ją zrobić dlatego, że część ryb zostawiamy albo hodujemy do większych rozmiarów, ale w szczególności część ryb zostawiamy na tarlaki. I to, co mówiliśmy o tych tarlakach, tam jakichś kradzionych, no to zobacz, to się zaczyna tutaj. Większość ryb pojechała już dawno na zarybianie, a część tutaj zostawiamy na to, żeby one dorastały, tak? To cały czas do tego chodzimy. Tutaj mamy akurat tam 3 różne rodzaje pstrąga potokowego. Tutaj mamy z łupawy. Tutaj też mamy takiego dzikiego pstrąga. Z łupawy, tak? To z rzeki pozyskanego, tak? My co roku gdzieś tutaj z jednej lub z dwóch rzek pozyskujemy z miejsc, gdzie nie zarybiamy. Ale są szybkie. Kilka łowimy rybek, najczęściej jakichś niewielkich, pstrągów potokowych.
takie, które są no, praktycznie całkowicie dzikie. Na podstawie takich ryb tworzymy stada tarłowe. I tak jak widzisz, za chwilę opowiem o tych rybach, tutaj była garstka ikry z pstrągów, z drzewa, tam takie niewielkie pstrążki rosną, ale to praktycznie dzikie ryby z Łupawy. Mhm. Była garstka ikry, 8 takich pstrążków było. I z tej garstki ikry, one, zobacz jak one się zachowują, są całkowicie niby udomowione, ale zobacz, wchodzimy, no. Co, jak one mają w genach, to, że się gdzieś chowają, gdzie się da. No. Ryby, które są przez kilka pokoleń hodowane sztuczny zbiornika, one przychodzą do jedzenia. A te, pomimo tego, że są od urodzenia karmione paszą, to nie wystawiają dzióbków i nie czekają na jedzonko, tylko się chowają. To zobacz, te ryby, które przekażą geny naszemu materiałowi zarybieniowemu. Okay. O to chodzi. Co roku z innej rzeczki gdzieś pobieramy i mamy przez to kilka stad tarłowych, różnych do rzeczach. To też jest ważne. W ogóle marzy mi się tak, żeby mieć z każdej u nas rzeki dzikie stado tarlaków, do tego dążę. I z tych ryb będziemy pobierać później materiał genetyczny do zarybień. Dużo, znaczy jakość tego materiału, wiadomo, będzie jakby nieporównywalna w stosunku do jakichś tarlaków, które są od 20 pokoleń trzymane w stawach. Tam mamy łososie. Tak, mamy łososie z zeszłorocznego tarła. Mieliśmy 35 tysięcy, znaczy wyhodowaliśmy z 5 samic, z 4,5 można powiedzieć, z zeszłego roku, 35 tysięcy na rybku letniego. Większość oczywiście zarybiliśmy w postaci na rybku letniego, takiego około gramowego w czerwcu, w naszą słupie. Włączysz mi tam lampkę? Jasne. Czy nie chcesz je położyć? Nie, jasne. Znaczy, nie wiem czy ten, czy tam coś, o, są łososie. Mamy tam te nasze łososie, które gdzieś możemy mieć po jedną lampkę. Zostało nam około 2-3 tysięcy sztuk. Część chcemy dohodować do smolta. Rafał Bernaś, którego dzisiaj poznałeś, też chce między innymi prowadzić taki program liczenia smoltów, o którym wczoraj rozmawialiśmy. A, okej. Okay. Że do pułapką będzie odławiał przez 2 miesiące wszystkie spływające, znaczy wszystkie, jakiś tam procent, który do tej pułapki się dostanie specjalnej, takiej rotacyjnej, smolty spływające z górnej słupi. No i musi zrobić na czymś próbę, więc hodujemy dla niego specjalnie, chcemy wyhodować około 1500 łososi, 1500 troci w postaci smolta. On je zapituje wszystkie i puści gdzieś tam powyżej tej pułapki i będzie procentowo wiedział, ile procent łapie się w tą pułapkę i później będzie miał jakieś takie pole do przeliczeń całości naturalnej, czy tam produkcji smoltów przez rzekę Słupie w jakimś górnym odcinku powyżej Słupska. Nie? Dlatego część trzymamy ich, a część zostawiamy. Chcemy sobie zrobić stado też takie podstawowe tarlaków, że jeżeli na przykład któregoś roku te łososie do nas nie przypłyną, bo widzisz, że z nimi jest bardzo różnie i cały czas nas tutaj gdzieś tak wodzą. To będziecie mieć tutaj chcielibyśmy mieć swoje stada i teraz pokażę Ci fajną rzecz. To są ryby z zeszłorocznego tarła, a to są ryby łososie. Chodź Ci pokażę pomalutku. Sprzed 2 lat. Mieliśmy jednego samca, jedną samicę. Puściliśmy 6 tysięcy na rybku letniego, później okay. Trochę smolta. I zostawiliśmy około 300-400 wow. sztuk łososi. Zobacz, to są ryby, które mają niecałe 2 lata. Niektóre mają około 30 cm, nie? I one będą stanowiły, jeżeli uda nam się oczywiście dociągnąć do odpowiedniej wielkości. W przyszłym roku prawdopodobnie już część odda pierwszą ikrę, a przynajmniej mlecz. No chcielibyśmy mieć swoje takie stadko łososi, którymi rodzicami są 100% dzikie ryby, które złowiliśmy w słupie. Także jakby w pierwszym pokoleniu po dzikich rodzicach będziemy mieli materiał ikrę i mlecz do zarybień. Tak? Zauważ, jakie te ryby są różne. Są duże, małe, jakieś takie niewyrośnięte. W naturalnym środowisku oczywiście to wszystko jest wyselekcjonowane, prawda? Ale tutaj żywotność, te ruchy. Ale zobacz, jakie to są ryby, patrz. Podchodzimy i tutaj jest kilka ryb schowane w rogu. Mhm. A zobacz, co tam się dzieje. Ja nie wiem, czy ty będziesz widział cokolwiek, nie? Ale jak pójdziesz, to odejdą pewnie. Jest czarno, nie? Wypływają powoli. Tak? No pojedynczo, ale wypływają.
Ale akcja. Ale od razu widać różnicę szybkości, zwinności, energii. To są mega ryby. To są mega ryby. Łososie to są... Brak mi słów, żeby opisać. No właśnie, nie ma takiej drugiej ryby. Jest łosoś i później jest... długo nic i później stroci i reszta ryb, nie? Trudno. Także miejmy nadzieję, że... Zbiornika. Że dożyją do dorosłości i parę razy może uda się pozyskać od nich ikrę. Fajnie by było. Mam nadzieję, że nikt nam ich nie ukradnie. Gdzieś tam się nie uduszą odpłukać. Także jeszcze długa droga przed nami i przed nimi. Trudna droga. No ale w wylęgarnictwie super. No jest bardzo wygodne mieć swoje podstawowe stado tarłowe, tak? Oczywiście. One gdzieś tam później w czasie się wymienia, oczywiście genetycznie. Aczkolwiek jeżeli... Ale... Zawsze, tak, trzeba mieć, ale ja uważam, że już na przykład z tych ryb bez sensem by było zostawiania następnego pokolenia na tarlaki. A, to prawda. Czyli w pierwszym pokoleniu najlepszy materiał genetyczny, najlepsza ikra, najlepszy mlecz zawsze jest, a zwłaszcza u takich ryb, które mają bardzo skomplikowany cykl życiowy, taki jak łosoś, troć, muszą przyjść na świat, wykopać się ze żwiru, spłynąć, znaleźć pokarm, kryjówkę, spłynąć do morza. Wrócić z tego morza. Także mega skomplikowane to wszystko jest i trudne i no, ciężko mają w swoim życiu takie ryby. Trzeba jakby pilnować tego, żeby jak ten materiał zarybieniowy był jak najbardziej dziki. Więc my w pierwszej kolejności, no praktycznie troci łosoś pochodzi z zarybień od dzikich tarlaków naszych, ze słupi, a jakieś ewentualne statko tarłowe, takie zapasowe jak tych łososi, to tylko pierwsze pokolenie po dzikich rybach. Już potomstwo tych ryb na pewno nie będę zostawiał na następne stado tarłowe. No chyba, że coś się naprawdę w słupi zadzieje takiego, że znikną tarlaki, no to mamy tutaj jakieś tam powiedzmy dobre zaplecze genetyczne, żeby to gdzieś tam dalej ciągnąć, okay. ale pierwsze pokolenie po rybach dzikich to jest dla mnie taki powiedzmy sobie maks. Zwłaszcza przy tej rybie, no. Tak jak powiedziałeś. Tutaj jest taka fajna ciekawostka, nie wiem ci w sumie nie mówić. Mamy tutaj triplejdzika. Gdzieś tutaj taka bardzo zaawansowana wylęgarnia ryb łososiowatych robi triploidy dla hodowców strogów tęczowych. No. To są ryby sterylne. One nie mają ikra, nie mają mlecza. Oczywiście to jest jakieś tam ryby hodowane na przykład na wstrągi łososiowe, które mają duże rosnąć i nie ma im przyrastać. A, nie poświęcają energia spaszy, na gamety i tak dalej, tak, tylko rosną bardzo szybko. Nie? O, ja. Oczywiście w stosunku do ryb, które w tym czasie przechodzą tarło, no bo teraz to rosną tak samo. To są pstrągi. No. Ale trzymamy je między innymi do zarybień takich na przykład, zarybiamy tutaj łupawę selektami. Jest takie łowisko specjalne, wpuszczamy ryby dla wędkarzy na takim odcinku no-killowym. Selekty, jakieś takie ryby wielkości 20, 30, 40, 50 cm czasami. I my mamy pewność, że one, znaczy po pierwsze, są duże ryby, szybko rosną. Druga sprawa, nie ma tej śmiertelności okołotarłowej. Następna sprawa, bardzo ważna, one się nie krzyżują z tymi dzikimi rybami. A, okej. Okay. Czyli te pstrążki sobie tutaj z tej łupawki cały czas przekazują geny pstrągów z łupawy. Mhm. Czy na przykład chcielibyśmy wpuścić je gdzieś w miejscach tarła troci, to mamy pewność, że one nie będą brały udziału, no bo troci pstrąg potokowy jest ten sam gatunek. I niejednokrotnie nawet Paweł Vogelsinger, pozdrawiamy, nagrał na Parsencie w zeszłym roku. A tak, widziałem, samiec troci zapładnia pstrąga potokowego i to się dzieje odwrotnie tak samo. To jest ten sam gatunek, pamiętajmy, nie? I my mamy pewność, że wpuszczając pstrąga potokowego, który tam gdzieś jest, nie wiem, od 20 lat w stadzie jakimś tarłowym w stawach, nie będzie psuł genów naszej troci, prawda? Dokładnie. Bo się nie rozmnaża. Oczywiście ktoś powie, stanowią konkurencję pokarmową i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem jest to mniejsze szkodzenie naturze niż wpuszczanie ryb takich po prostu. No jest, powiedzmy sobie, że to bezinwazyjne, jeżeli chodzi właśnie o to krzyżowanie, no nie? No, tak. Nie będzie To jest ważna rzecz. Przy tych rybach. Zwłaszcza, nie powiedziałem o jednej rzeczy, przy tarle naszym dzisiejszym. Rzekę Słupie i tak samo inne rzeki w Polsce
jeżeli chodzi o materiał genetyczny troci, zarabiamy tylko i wyłącznie trocią z tego samego dorzecza. Nie ma takiej opcji u nas, że złowimy sobie troć na słupi i zarabiamy nią upawę. Nie. Rafał z Irsiu robi cały czas jakieś takie badania genetyczne. Gdzieś tam w przeszłości było dużo takich błędów, że krzyżowano populację troci z różnych dorzeczy. Ale fajnie było usłyszeć, jak mówi, że jest to teraz pilnowane tak dosyć przez wszystkie okręgi, które się zajmują, czy dorzecze parsenty, żeby jednak zarabiać tylko materiałem z danego dorzecza. I on mówi, że już genetycznie widać to, że znowu się wyodrębniają populacje. Rozumiem. Dla słupi, dla... Fajnie. Także to trzeba pilnować tego. To jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze ci tam, może jutro ruszymy ten temat. Gdzieś na świeżym powietrzu, bo już tracę głos. Nie wiem, czy będę mógł w stanie coś powiedzieć. Ostatnio po takiej rozmowie, jak byłem przyziębiony, straciłem głos na cztery miesiące. Tak. Tam miałem jakieś tam porażenie nerwów struny głosowej i to akurat jesienią, kiedy musiałem drzeć się gdzieś tam na ludzi i gdzieś tam pracować tarła, odłowy, zarybienia. Coś strasznego było, więc może już oszczędźmy mnie jutro, może jeszcze porozmawiamy sobie nad rzeczką. Nie mogę się patrzeć na te ryby. No i to są... Dlaczego się tym zajmujesz? Baterii starszy? No nie, no to wiesz, no to... To nikt normalny... Czemu ryby? Nie, no nikt normalny się takim czymś by nie zajmował dla pieniędzy. Znaczy jeszcze ta hodowla jakichś tęczaków, tak. Ale no... No wiesz, no to jest więcej niż praca, nie? To jest... Tym bardziej, że ja sam wędkuję. Ja jestem na trociach 30-40 razy w roku. Głównie latem, jak mam czas. No... Wychowałem się na studium. Ale dzieciaka, dlaczego wybrałeś ryby i kierunek studiów taki... Powiem ci tak. U mnie w domu nie było żadnych tradycji rybackich. Był mój tata święty pamięci, był wędkarzem. No ja generalnie tam się w miarę dobrze uczyłem. A tam przeczytałem jakąś książkę, lekturę, jakąś cięższą. Trzeba było mnie tam ścigać. Ale jak zacząłem wędkować z tatą i z moim kuzynem, krześniakiem mojego taty, zrobiła się konkurencja. Wróciłem z tych wakacji pierwszych. To przeczytałem wszystkie ojca książki, które były na półce, nie? Wędkarskie. Łykałem tą wiedzę o tych rybach jak gąbka. Tak więc jak dowiedziałem się, że jest taka możliwość pójść do technikum rybactwa śródlądowego, to nie myślałem wtedy... Jesteś Pusierchowy, czy nie? Nie, jestem po Łodzieży, tutaj koło miastka, nie? To ja się nie zastanawiałem nad tym, że jestem wędkarzem, a tam będę się uczył rybactwa, co dzisiaj jest jakąś wielką obrazą dla wędkarzy. No właśnie, no... Też może o tym porozmawiać. Nie zrozumiała dla mnie w ogóle absolutnie sprawa. I poszedłem uczyć się rybactwa śródlądowego, które de facto nie jest... Dla pasy, dla ryb. Dla ryb. Że uczyć się o rybach, ja tak o środowisku. No później wiadomo, studia to już był tylko jedyny możliwy kierunek, Olsztyn. No i tam człowiek poznał trochę takich wariatów. Fajnie, że wróciłem na swoje stare śmieci. No. Nie? I z tą słupią gdzieś, pamiętam ją od najmłodszych lat, jutro o tym porozmawiamy. A teraz no gdzieś tam coś dla niej robię. Nie? I to... No fajnie. Fajnie. Za dzieciaka też ciągnąłem, jak miałem, nie wiem, 10 lat, metrowego szczupaka przez wartę, a teraz mogę tym szczupaczkom też pomagać.